Podcast, którego właśnie słuchacie, był już opublikowany na kanale ponad rok temu. Ponieważ trafiłem na informacje, których nie znałem pisząc go, postanowiłem starą wersję skasować, a w to miejsce nagrać nową, prawie dwukrotnie dłuższą, przy okazji usuwając, o co także prosiło wielu słuchaczy, dżingle między poszczególnymi wątkami podcastu. W tym materiale bardziej skupiłem się na mało znanych faktach, a mniej na tych, które są powszechnie znane. Linki do odcinków, o których wspominam w podcaście, znajdziecie w opisie. Zapraszam. Zatonięcie Titanica, wbrew powszechnie panującej opinii, nie było największą katastrofą na świecie. Jeśli rozpatrywać będziemy katastrofy statków pasażerskich w czasach pokoju, to pod względem ilości ofiar znajdzie się ona dopiero na 6. miejscu. Jeśli wszystkich statków pasażerskich, to dopiero pod koniec 20. Jeśli zaś wszystkich statków i okrętów, dopiero w 3., a być może nawet w 4. dziesiątce. W 1907 roku dyrektor generalny White Star Line, Bruce Ismay, w stoczni Harland and Wolff w Belfaście umieścił zlecenie na budowę 3 liniowców oceanicznych. Miały one nosić nazwy Olympic, Titanic i Britannic. Tak naprawdę w ramach tego samego kontraktu zaprojektowane i zbudowane były jeszcze 2 statki – Nomadic i Traffic. Te 2 ostatnie nie były transatlantykami, lecz pomocniczymi jednostkami do transportu pasażerów i poczty na i z pokładu. Luksusowy Nomadic dla pasażerów pierwszej i drugiej klasy oraz dużo skromniejszy Traffic dla bagaży, poczty i pasażerów klasy trzeciej. Port we francuskim Cherbourgu był bowiem zbyt płytki i zbyt mały dla liniowców White Star Line. Do dziś przetrwał jedynie Nomadic, stojący w suchym doku w Belfaście. Uratowany przed złomowaniem, został odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania. Pierwszy na wodę spłynął Olympic. Stępkę pod Titanica położono 31 marca 1909 roku. Miał 269 metrów długości, 29 metrów szerokości, 10,5 metra zanurzenia oraz 53 metry wysokości. 3 śruby napędzane były 2 czterocylindrowymi maszynami parowymi. Na pokład mógł zabrać 2435 pasażerów oraz 892 członków załogi. Statek zdobiły 4 imponujące kominy, z których, tak naprawdę, działały tylko 3. 4. dostawiony został jedynie ze względów prestiżowych. Główna kotwica liniowca ważyła 16 ton. Do jej przetransportowania z odlewni na stację kolejową na trasie liczącej 3,5 km potrzebny był zaprzęg składający się z 20 koni pociągowych. Titanica zwodowano 31 maja 1911 roku. Do posmarowania belek, po których statek spłynął na wodę, zużyto aż 23 tony oleju i mydła. Wbrew morskiej tradycji nie rozbito jednak o burtę butelki szampana, co w środowisku przesądnych ludzi morza uchodziło za rzecz niedopuszczalną. Armator wierzył bowiem w postęp techniczny i uważał tę tradycję za przeżytek. Wodowanie statku, trwające około minuty, oglądało 10 tysięcy osób, czyli co 3. osoba mieszkająca w Belfaście. W trakcie budowy Titanica zginęło 8 robotników. Zimą 1912 roku w Southampton i Belfaście rozpoczęto sprzedaż biletów. Transatlantyk przypłynął do Southampton, pokonując trasę przy pomocy 5 holowników.
Termin rozpoczęcia dziewiczego rejsu Titanica zbiegł się bowiem ze strajkiem brytyjskich górników i ładownie statku były prawie puste. Mogły one pomieścić 7812 ton węgla, tymczasem udało się zgromadzić zaledwie 1910 ton opału, co przy dobowym zużyciu na poziomie 650 ton wystarczało zaledwie na 3 dni rejsu. Agenci White Star Line wykupili cały zapas węgla znajdujący się w porcie. Na Titanica przeładowano także węgiel w workach przywieziony ze Stanów Zjednoczonych w ładowni Olympica. Wiele rejsów z Southampton trzeba było odwołać, a pasażerowie statków White Star Line, które nie mogły wypłynąć z braku węgla, otrzymali bezpłatne bilety na Titanica. Dzień przed wypłynięciem w piątej ładowni, najprawdopodobniej na skutek samozapłonu wilgotnego węgla, wybuchł pożar, uszkadzając jedną z wodoszczelnych grodzi. Pożar szybko ugaszono, a jego skutki skrzętnie zamaskowano w obawie przed utratą pasażerów. Ładowność Titanica wynosiła 46 328 ton, wliczając w to paliwo, zapasy i wodę. Ponieważ statek sklasyfikowano jako królewski statek pocztowy, na pokład załadowano także 3,5 tysiąca worków pocztowych zawierających 300 tysięcy listów. W ładowniach znalazł się również samochód Renault, portret włoskiego polityka i rewolucjonisty Giuseppe Garibaldiego z jego autografem oraz ogromna maszyna do produkcji marmolady. Chociaż Titanic był bardzo podobny do swego siostrzanego statku, czyli Olympica, nie był dokładnie taki sam. Zawierał na przykład dodatkowe kabiny pierwszej klasy, powiększone pomieszczenia ogólnodostępne i niezliczone drobne ulepszenia zwiększające luksus i komfort. Kabiny klasy pierwszej zlokalizowano nie na rufie, jak miało to miejsce na innych transatlantykach, ale w środkowej części statku. Dzięki temu ich pasażerowie mniej byli narażeni na nieprzyjemne kołysanie. Były one wyposażone w bieżącą wodę i ogrzewanie parowe, miały duże okna zamiast iluminatorów i dodatkowo elektryczne grzejniki, a na żądanie nawet elektryczne ogrzewacze do łóżek. Włoską restaurację à la carte, francuską Parisien i salon pierwszej klasy obsługiwała brytyjska spółka Ritz. Prócz tego do dyspozycji było kilka sal muzycznych, biblioteka z czytelnią, ogród zimowy, sala gimnastyczna, kort tenisowy, basen, którego nie było jeszcze na żadnym innym transatlantyku, łaźnie tureckie, a nawet szpital z salą operacyjną. Pasażerowie wszystkich klas mogli skorzystać z usług fryzjerów i ciemni fotograficznej, w której można było wywołać filmy i zrobić odbitki. Dla pokojówek i kamerdynerów był przeznaczony specjalny salon. Było nawet osobne pomieszczenie dla psów pasażerów pierwszej klasy. Poniżej znajdowały się kabiny klasy drugiej. W każdej były 2 lub 4 łóżka, kanapa, szafa, umywalka i lustro. Pasażerowie mieli dostęp do zewnętrznej promenady, pokoju wypoczynkowego i biblioteki. Najtańszy bilet za standardową kabinę pierwszej klasy kosztował około 30 funtów. Dziś byłaby to równowartość 3200 funtów. Kabiny z wyższym standardem kosztowały od 100 do 300 funtów, a najbardziej luksusowe apartamenty od 500 do 1000 funtów. Mało kto wie, że mimo takiego luksusu w większości kabin pierwszej klasy nie było toalet i łazienek, a jedynie uchylne, dla zaoszczędzenia miejsca, umywalki. Aby skorzystać z jednej ze wspólnych łazienek, pasażer musiał dokonać rezerwacji u stewarda. Ze względu na konieczność oszczędzania słodkiej wody, w łazienkach płynęła woda morska. Tylko w najdroższych apartamentach, wyposażonych w prywatne łazienki, była słodka woda. Najbardziej spartańskie warunki panowały w klasie trzeciej, ale i tak były one znacznie lepsze niż na innych statkach. Pasażerowie byli zakwaterowani w 10-osobowych kabinach, wyposażonych w umywalkę i lustro.
Pewną niedogodnością było jednak to, że 1026 osób mogących podróżować tą klasą do dyspozycji miało zaledwie dwie wanny. W pierwszej i drugiej klasie toalety były spłukiwane ręcznie, co było wówczas standardem zarówno na morzu, jak i na lądzie. Jednakże w klasie trzeciej toalety były nowocześniejsze, z automatycznym spłukiwaniem, w obawie, że większość emigrantów, przyzwyczajona do prymitywnych ubikacji, nie będzie wiedziała, jak korzystać z toalety. W trzeciej klasie był też steward, który pomagał przy spuszczaniu wody. Chociaż pościel zmieniano codziennie, na pokładzie nie było pralni. Do kabin podawano poranną herbatę i ciastka, ale na pozostałe posiłki pasażerowie musieli iść do jadalni. Kuchnia Titanica była wówczas największą kuchnią na świecie. W chłodniach statku znajdowało się 35 ton mięsa, 5,5 tony ryb, 35 tysięcy jaj, blisko 3 tony pomidorów, 40 ton ziemniaków, 50 skrzyń owoców cytrusowych i winogron, 5 ton cukru, sery, szparagi, karczochy, a także w specjalnej chłodni świeże kwiaty. Dziennie wydawano od 6 do 10 tysięcy posiłków. Dla pasażerów pierwszej klasy były one co najmniej czterodaniowe. Serwetek z logo statku było 45 tysięcy, a ręczników 50,5 tysiąca. W magazynach znajdowało się także 15 tysięcy butelek piwa, 1000 butelek wina, 850 butelek mocnego alkoholu i 8 tysięcy cygar. Słowem, nie brakowało niczego. No, może poza łodziami ratunkowymi. Na Titanicu było ich 20, a każda mogła pomieścić 65 osób, co daje łączną liczbę 1300 miejsc w łodziach. Tymczasem na pokładzie było 2200 pasażerów i członków załogi. Zgodnie z ówczesnym kodeksem Brytyjskiej Izby Handlowej, obowiązującym od 1894 roku, liczbę łodzi ratunkowych określano nie w zależności od liczby pasażerów, ale tonażu statku. I formalnie rzecz biorąc, ich liczba była zgodna z ówczesnymi przepisami. Na domiar złego, nigdy nie przeprowadzono ćwiczeń ewakuacyjnych i nie przewidziano stanowiska oficera odpowiedzialnego za ewakuację. Joseph Bruce Ismay, prezes i dyrektor zarządzający White Star Line, uważał, że łodzie ratunkowe na statku to tylko formalność i przydać się mogą jedynie wówczas, gdy liniowiec napotka na morzu jakiś statek będący w potrzebie. Późniejszy dyrektor stoczni Harland and Wolff powiedział: poświęciliśmy 2 godziny na dyskusję o dywanach w kabinach pierwszej klasy i 15 minut na problem szalup ratunkowych. Statek zaprojektowano bowiem jako konstrukcję niezatapialną. Kadłub wykonano ze stali wysokiej jakości. Poszycie z blach o grubości 4 cm połączone było 3 rzędami nitów, których łącznie było około 3 milionów. Miał podwójne dno i był podzielony grodziami na 16 wodoszczelnych przedziałów, które można było zamknąć w ciągu kilku chwil. Zatopienie nawet 4 sekcji jeszcze nie przesądzało o losie statku. Dziewiczy rejs rozpoczął się 10 kwietnia 1912 roku nie bez drobnych incydentów. Ruch wody spowodowany przez śruby Titanica zerwał cumy małego parowca City of New York, który o mało nie zderzył się z kolosem. Godzinną przerwę w rejsie wykorzystano na inspekcję statku. Przez pasażerów został także bardzo źle odebrany żart jednego z palaczy, który cały umorusany sadzą wychylił się z 4 komina statku, będącego w rzeczywistości atrapą. Pierwszym portem Titanica był francuski Cherbourg, skąd zabrano około 150 pasażerów, dowiezionych na pokładach tendrów Noronic i Traffic. W porcie Titanic cumował 95 minut
I jeszcze tego samego dnia, około godziny 20, statek wypłynął do irlandzkiego Queenstown. Tam wysadzono pasażerów, którzy mieli wykupione bilety tylko na ten odcinek rejsu, zabrano pocztę i 123 pasażerów, którzy na pokład zostali dostarczeni szalupami. Jednym z pasażerów, który opuścił pokład Titanica w Cove, był irlandzki jezuita, ojciec Francis Brown. Był on zapalonym fotoamatorem i podczas rejsu Southampton do Queenstown wykonał setki zdjęć obrazujących dziewiczy rejs liniowca. Ze zdjęć powstało kilka wystaw, które były prezentowane na całym świecie, a amerykański producent materiałów fotograficznych Kodak zapewnił ich autorowi dożywotni zapas negatywów. Na Titanicu znajdowało się 13 par będących w podróży poślubnej. W Cherbourgu na pokład wszedł John Jacob Astor IV, powszechnie uważany za najbogatszego wówczas człowieka na świecie. Jego fortunę szacowano na 150 ówczesnych milionów dolarów, co w dzisiejszych czasach stanowiłoby 3,5 miliarda. Żoną Johna Astora IV była młodziutka, 18-letnia Madeleine Force, młodsza od męża o 28 lat. Ciało Astora było jednym z nielicznych, które wyłowiono z oceanu. W jego kieszeniach znaleziono 2440 dolarów, które dziś stanowiłyby równowartość około 60 tysięcy dolarów. Ostatnim skrawkiem lądu, jaki widzieli pasażerowie transatlantyku, była latarnia Fastnet Rock, stojąca na małej, samotnej skale w pobliżu półwyspu Mizenhead. Dalej rozpościerał się już bezkresny Atlantyk. Wielkie pasażerskie liniowce pokonywały Atlantyk dwiema trasami. Północna wiodła od Irlandii do Nowej Fundlandii, a następnie do Nowego Jorku wzdłuż wybrzeża USA. Trasa południowa wiodła łukiem od Irlandii wprost do Nowego Jorku. Była ona wprawdzie dłuższa o około 300 km, ale pozwalała ominąć, szczególnie w okresie wiosny, pola lodowe. Kapitan Smith dla Titanica wytyczył kurs jeszcze bardziej na południe. Spotkanie gór lodowych na tej szerokości geograficznej było minimalne. Dlatego Titanic płynął z ogromną, jak na owe czasy, prędkością 22 węzłów, choć nie uruchomiono jeszcze wszystkich kotłów. Przeciętna prędkość transatlantyków na tej trasie wynosiła wówczas 18 węzłów. Radiooperatorzy drogą radiową wielokrotnie otrzymywali informacje o krze i górach lodowych. Takie ostrzeżenia przysłały m.in. Caronia i Baltic. Jedyną reakcją ze strony mostka kapitańskiego było skierowanie statku jeszcze bardziej na południe. Warto w tym miejscu dodać, że nie istniały wówczas jeszcze procedury o obowiązku przekazywania takich meldunków na mostek. Depesze o treści, że Titanic zmierza ku dwóm dużym górom lodowym, na 9 godzin przed katastrofą nadał parowiec America. Depesza ta nigdy nie dotarła na mostek. Podobnie jak ostatnia depesza z Californian, który informował, że staje w dryf na skraju pola lodowego. Radiooperatorzy Titanica, zajęci przesyłaniem telegramów do i od pasażerów, po prostu zignorowali tę wiadomość. 14 kwietnia 1912 roku, tuż przed północą, Reginald Lee i Frederick Fleet, marynarze pełniący służbę w Bocianim Gnieździe, zasygnalizowali górę lodową na kursie. Pełniący służbę na mostku William Murdoch, będący w randze pierwszego oficera, wydał komendę o skręcie w lewo i odwróceniu ciągu śrub wstecz. Było jednak za późno. Od chwili zauważenia góry lodowej do chwili zderzenia minęło zaledwie 37 sekund. Podwodna część kadłuba Titanica otarła się o górę lodową, uszkadzając poszycie na długości około 90 metrów. Pierwotnie skutki zderzenia zauważyli jedynie pasażerowie trzeciej klasy z kabin znajdujących się na dziobie.
Kapitan Smith wraz z cieślą okrętowym i konstruktorem Thomasem Andrewsem udali się na oględziny statku. Gdy po kilkunastu minutach wrócili na mostek, Andrews nie miał złudzeń. Statek zatonie w ciągu mniej więcej półtorej godziny. W tym miejscu zastanawia dziwna opieszałość w rozpoczęciu akcji ratunkowej. Dopiero po pół godzinie od zderzenia rozpoczęto wysyłanie w eter sygnału SOS. Minął kolejny kwadrans, nim padł rozkaz spuszczania na wodę szalup i umieszczania w nich kobiet i dzieci. Po kolejnym kwadransie w dali dostrzeżono przepływający statek. Zamiast czerwonej rakiety, która jest sygnałem wzywania pomocy, wystrzelono białe rakiety, które najprawdopodobniej zostały odebrane jako oznaki wesołej zabawy na pokładzie transatlantyku. Jako pierwszą na wodę spuszczono szalupę numer 7. Na 65 miejsc w łodzi zajętych było jedynie 28. Początkowo pasażerowie nie chcieli opuszczać bezpiecznego, jak im się zdawało, pokładu statku i zajmować miejsc w zimnych łodziach ratunkowych. Panika rozpoczęła się w momencie, gdy dziób zaczęła skrywać woda, a rufa wynurzyła się, odsłaniając śruby. Około godziny drugiej woda zalała generator prądu i statek spowiły ciemności. W kilkanaście minut później woda sięgała już swym poziomem pokładu spacerowego. Zawalił się pierwszy komin, który przygniótł kabiny oficerskie na górnym pokładzie oraz pływających w ich okolicy ludzi. Statek wciąż nabierał wody. Przechył na dziób wynosił już około 30 stopni. Zawalił się drugi z kominów, a wystająca z wody rufa odłamała się tuż za trzecim kominem i opadła na wodę. Dziobowa część natychmiast zaczęła tonąć. Rufowa unosiła się na wodzie jeszcze kilkanaście minut, by ostatecznie o godzinie 2:20 także pójść pod wodę i osiąść na dnie na głębokości około 3800 metrów. Spośród 2208 pasażerów i członków załogi znajdujących się na pokładzie uratowano zaledwie 730 osób, z których przeżyło 706. Ofiar mogłoby być znacznie mniej, gdyby łodzie ratunkowe nie odpływały zapełnione tylko częściowo. Na 1178 miejsc w szalupach zajęte były jedynie 823. Ci, którzy znaleźli się w wodzie, nie mieli praktycznie żadnych szans na przeżycie. Jej temperatura wynosiła około 0,5 stopnia i hipotermia następowała po zaledwie kilku minutach. Ogółem w katastrofie zginęły 1504 osoby. Jeden z kucharzy Titanica, niejaki Charles Jogin, ponoć został wyłowiony z wody po 2 godzinach. Twierdził, że wcześniej wypił 2 butelki whisky, co sprawiło, że jego krew nie zamarzła. Inną z ocalałych osób był Japończyk Masabumi Hosono. Po powrocie do Japonii został okrzyknięty tchórzem i osobą niehonorową za to, że w przebraniu kobiety, na co nie ma żadnych dowodów, wsiadł do łodzi ratunkowej. Uratowanych na łodziach pasażerów wziął na swój pokład parowiec Carpathia, który dotarł na miejsce katastrofy około godziny 4:00. Zginął kapitan Smith i będący na mostku pierwszy oficer Murdoch. Zginęli wszyscy mechanicy i około 80% załogi. Śmiertelność wśród pasażerów pierwszej klasy wynosiła mniej niż 50%. Wśród nich zginęli konstruktor statku Thomas Andrews, milionerzy John Jacob Astor IV, Isidor Strauss z żoną, adiutant prezydenta USA Archibald Budd i popularny dziennikarz William Thomas Stead. Katastrofę przeżył natomiast dyrektor White Star Line, Joseph Bruce Ismay, który niepostrzeżenie dostał się do jednej z szalup, za co został powszechnie potępiony jako uciekinier. Ofiar wśród pasażerów drugiej klasy było 75%, zaś trzeciej klasy blisko 80%. Katastrofę przeżył także marynarz Arthur Priest, który opuścił pokład pierwszą zwodowaną szalupą.
To właśnie na niej, na 65 miejsc, zajętych było zaledwie 28. Priest był także na pokładzie Olimpika, a później Britannica. Inną osobą, która przeżyła katastrofę największych statków White Star Line, była także Violet Jessop, urodzona w Argentynie córka irlandzkich emigrantów. W 1911 pracowała na Olimpiku i była na pokładzie w chwili, gdy zderzył się on z okrętem wojennym Hawke. Następnym jej statkiem był Titanic. Poproszono ją, żeby pokazała pasażerkom, które nie mówiły po angielsku, jak należy wchodzić do łodzi ratunkowych i udowodnić im, że są one bezpieczne. Na pokładzie szalupy dano jej pod opiekę dziecko. Kolejnym jej transatlantykiem był Britannic, który w listopadzie 1916 roku wpadł na minę. Doznała wprawdzie urazu głowy, ale katastrofę przeżyła. Jedną z pośrednich przyczyn zatonięcia Titanica był klucz od szafki. Drugi oficer, który zszedł z pokładu i zamustrował na inny statek, zapomniał oddać klucz od szafki, w której znajdowały się lornetki. Dlatego też marynarze w bocianim gnieździe, Frederick Fleet i Reginald Lee, mogli polegać wyłącznie na własnym wzroku. W 2010 roku rzeczony klucz pojawił się na aukcji i został sprzedany za 130 tysięcy dolarów. Na grobie Frederica Fleeta jakiś dowcipniś zostawił lornetkę z kartką o treści: przepraszam za spóźnienie o 100 lat. Fleet przeżył katastrofę, ale w 1965 roku, po śmierci żony, odebrał sobie życie. Pierwotnie zakładano, że przyczyną zniszczenia kadłuba było rozdarcie poszycia przez lód. Jednak ostatnie badania obaliły tę teorię. Blachy, z których wykonano kadłub, były dość grube i z pewnością oparłyby się ostrym krawędziom lodu. Najsłabszymi elementami statku okazały się nity, które były zbyt kruche i nie wytrzymały naprężeń spowodowanych odkształceniem arkuszy blach. Bezpośrednio po zderzeniu z górą lodową woda zaczęła wdzierać się do 6 wodoszczelnych przedziałów na dziobie statku przez szereg szczelin, których łączna powierzchnia wynosiła zaledwie 2 metry kwadratowe. Titanic został zaprojektowany tak, że nawet przy całkowitym zalaniu 4 kolejnych przedziałów mógł utrzymywać się na powierzchni. Prędkość napływu wody przekraczała jednak wydajność pomp, w efekcie czego nastąpiło przegłębienie dziobu i woda zaczęła przelewać się ponad wodoszczelnymi grodziami, zalewając kolejne przedziały. Był to ewidentny błąd konstrukcyjny, ponieważ grodzie nie sięgały głównego pokładu. Komisje śledcze powołane w Anglii i USA uznały także, że do katastrofy przyczyniły się również inne czynniki. Jednym z nich był fakt, że Titanic zderzył się z tak zwaną niebieską górą lodową. Mianem tym określa się góry lodowe, które, na skutek topnienia, przewracają się i ponad wodę wystaje pokryta solą część podwodna. Są one wówczas bardzo słabo widoczne nocą, ponieważ w znacznie mniejszym stopniu odbijają światło. Kolejną przyczyną była bezwietrzna pogoda i gładka tafla wody, która nie tworzyła widocznych z daleka fal przybojowych wokół góry. Wskazano także na brak obserwatorów na dziobie statku. Obserwując gwiazdy, mogli oni zauważyć zasłaniający je ciemny kształt niebieskiej góry lodowej. W filmie Jamesa Camerona jest scena, gdy Rose wyrzuca za burtę drogocenny niebieski diament zwany Serce Oceanu. Jest to oczywiście historia wymyślona przez scenarzystę, chociaż nie całkiem do końca. Bo taki błękitny diament rzeczywiście istnieje. Nosi nazwę Hope, czyli nadzieja. Waży 45,5 karata. Znaleziono go w XVII wieku w Indiach i przywarła do niego legenda, że przyniesie on nieszczęście każdemu, kto jest jego posiadaczem. Diament ubezpieczony jest na 250 milionów dolarów.
Diamentu Hope na pokładzie Titanica oczywiście nie było, ale był inny naszyjnik z diamentów i szafirów. Stanowił on własność Kate Florence Phillips i został jej podarowany przez jej kochanka Henry Samuela Morleya. Para potajemnie płynęła na Titaniku, by wspólnie rozpocząć nowe życie w Ameryce po tym, jak Morley sprzedał dwa swoje sklepy i przekazał pieniądze żonie i córce. Gdy Titanic tonął, Kate miała na sobie naszyjnik. Udało jej się dotrzeć do łodzi ratunkowej numer 11, podczas gdy Morley, który nie potrafił pływać, utonął. Naszyjnik wykonany na potrzeby filmu został zrobiony z cyrkonii i białego złota i kosztował $8,000. Katastrofa Titanica, jak żadna inna, obrosła mnóstwem teorii spiskowych, półprawd i miejskich legend. Opowiadano na przykład o statku, widmie, przypominającym XV-wieczny galeon, który miał się jakoby pojawić w rejonie katastrofy. Inną historią, która fascynowała ówczesną prasę, była znajdująca się ponoć w ładowni mumia egipskiej kapłanki Amen-Ra, na którą po śmierci rzucono klątwę. Z ust do ust podawano plotkę o zamianie Titanica i Olimpika w celu wyłudzenia odszkodowania za kosztowną naprawę tego drugiego po kolizji z krążownikiem Hawke. To oczywiście miejskie legendy. Faktem była natomiast książka mało znanego angielskiego pisarza Morgana Robertsona zatytułowana Wrak Tytana, czyli Daremność. Akcja wydanej 14 lat wcześniej powieści dzieje się na fikcyjnym statku Tytan. Ale nazwa nie była jedynym podobieństwem. Książkowy Tytan miał 244 metry długości, Titanic 269. Pierwszy w momencie zderzenia płynął z prędkością 25 węzłów, drugi 22,5 węzła. Oba statki miały po 3 śruby i oba określane były mianem największych, najwygodniejszych, najszybszych i niezatapialnych. Na obu brakowało łodzi ratunkowych dla połowy pasażerów, choć na obu było to zgodne z ówczesnymi przepisami. I w książce, i w życiu statek zderzył się prawą burtą z górą lodową, a wydarzenie w obu przypadkach miało miejsce w kwietniu w odległości 400 mil od Nowej Fundlandii. I w obu przypadkach zginęła ponad połowa pasażerów. Książka z całą pewnością znajdowała się w statkowej bibliotece i należała wcześniej do marynarza, który na kilka dni przed wyjściem w rejs zrezygnował ze służby i zszedł na ląd. Robertsona podejrzewano o jasnowidzenie. Autor bronił się jednak twierdząc, że podobieństwa wynikały jedynie z jego rozległej wiedzy morskiej oraz znajomości przemysłu stoczniowego i trendów w budowie statków. Wrak Titanica, leżący na głębokości 3802 metrów, odnalazł amerykański geolog morski, geofizyk i oceanograf dr Robert Ballard 1 września 1985 roku. Niedawno w pobliżu wraku Titanica doszło do kolejnej tragedii. Pojazd podwodny Tytan z 5 osobami na pokładzie został zmiażdżony ciśnieniem wody. Nie uratował się nikt. Do usłyszenia.